Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak, że wiadomo, te pierwsze mecze w zeszłym sezonie z Koroną nam jakoś nie leżały, możemy powiedzieć, no ale myślę, że też nie możemy patrzeć pod tym względem, że przegraliśmy tam na wyjeździe te 4-0, ale teraz to jest nowy sezon, inna drużyna, wiadomo, nowy trener, więc na pewno jedziemy tam zagrać swoją dobrą piłkę i wynik jest sprawą otwartą, także zobaczymy w poniedziałek. No tak, wyniki wcześniejsze nie są korzystne, ale wiemy, że potrafimy grać z Koroną, bo graliśmy z nimi w sparingu i wygraliśmy, więc na pewno jest to też jakiś plus dla nas. A to, co będzie, co mamy grać, no to myślę, że mamy grać swoje koncentracja konsekwentnie w tyłach i coś powinno się tam zdobyć w przodzie. No nie wiem, ciężko powiedzieć, wiadomo, ciężka kontuzja, Maciek nie wróci do zdrowia dość w miarę szybko, więc myślę, że inni, co będą za niego grać, na pewno dadzą z siebie wszystko i będą chcieli pokazać, że też zasługują na grę, więc myślę, że to nie będzie wcale ułatwienie. Nie mam takich właśnie inklinacji napastnika, także myślę, że defensywa to jest moja pozycja. No nie wiem, sam do końca, no, rozmawiałem kiedyś z trenerem i wiem, jak to wyglądała ta sprawa, bo też Te granie na pomocy miało na celu to, żeby poprawić też rozgrywanie piłki i żeby tam zbierać doświadczenie też grając. Teraz wróciłem na stopera. Myślę, że po jednym meczu też nie możemy oceniać tego mojego występu tak, że zagrałem dobrze, bo teraz w każdym kolejnym meczu muszę udowadniać, że zasługuję na grę i że potrafię grać na tym stoperze.